Dzień dobry. Szanowni Państwo, w tym filmie zajmiemy się lampą 2A3. Jest to Trioda, można ją nazwać matką Hi-Fi. Była to jedna z pierwszych lamp, jeśli nie pierwsza, o wysokiej jakości. Materiał wykorzystany w tym filmie pochodzi z artykułu z Vacuum Tube Valley z 1999 roku i artykuł napisał pan Eric Barbour. Poza tym korzystałem z dostępnych w internecie materiałów, żeby wzbogacić ten film. W tym odcinku specjalnym nie poświęcę tak dużo czasu jak poprzednich na ocenę brzmienia lamp. Rzucę wam tablicę. Po 5 sekund będziecie mogli sobie zatrzymać film, przeczytać jaką opinię tej lampie wystawili panowie, którzy jej słuchali. Zobaczmy, jakie materiały udało się Zgromadzić, jaka jest historia tej lampy. W 1930 roku radioinżynierowie chcieli zbudować wzmacniacz audio o większej mocy wyjściowej, niż można było uzyskać za pomocą istniejących triod przy zasilaniu 300 V. Ta granica napięcia została z grubsza ustalona na podstawie kosztu transformatorów zasilających do odbiorników radiowych i kondensatorów elektrolitycznych. Popularna już wtedy lampa 45 była za słaba do tej konfiguracji trzeba było czterech lub sześciu lamp 45, żeby wytworzyć 310 W w głośniku. A lampa typu 50 wymagała wyższego napięcia zasilającego i wyższej impedancji pierwotnej transformatora wyjściowego, co oznaczało większy koszt. Lampa typu 10, choć w rozsądnej cenie, była jeszcze gorsza, wymagając bardzo wysokiej impedancji obciążenia anody. Inne triody były albo za małe, albo za duże i miały ogromne wymagania co do dostarczonej mocy zasilania. 10 W uznano za minimalne wymagania dla dużego, luksusowego radia konsolowego, wykorzystującego ówczesne głośniki w otwartej przegrodzie. Pentody były wówczas dostępne, ale dawały więcej zniekształceń niż chcieli inżynierowie. Wykorzystanie sprzężenia zwrotnego do eliminacji zniekształceń było praktycznie nieznane przed rokiem 1900. 35, więc w efekcie wszystkie wymagania koncentrowały się na kwestii ekonomicznej. Wszystkie żarnikowe triody z tego okresu Zostały wykonane przy użyciu tej samej metody podparcia żarnika. Dolne końce były przygrzane do przewodów elektrycznych, górne fałdy były podtrzymywane przez małe druciane choczyki. Staranny dobór drutu użytego w haczykach i staranne dopasowanie przez Montera przed włożeniem zespołu anody do osłony pozwoliło żarnikowi na rozszerzenie się i kurczenie przez wiele cykli ogrzewania i chłodzenia, bez spękania lub dotykania siatki lampy. To była bardziej sztuka niż nauka, a kruchość drutu niklowo-żelazowo-folframowego, którego był zrobiony żarnik, pogłębiała problem. Taki cienki drut często składa się z następujących po sobie monokryształów z tendencją do pękania z podziału kryształów. Uważa się, że anonimowy inżynier Westinghouse opracował strukturę żarnika typie Harfa w połowie lat 20. XX wieku i było to wykorzystywane w dużych triodach nadawczych. Wiele fałd włókna przepuszczano przez sztywny karbowany drut. Następnie został on zawieszony na górnej mice za pomocą małych sprężyn śrubowych. Było to łatwiejsze w instalacji, wymagało mniej umiejętności ze strony monterów lamp, a także zapewniało bardziej jednolitą emisję elektronów. Wielu inżynierów tamtego okresu bardzo lubiło stopień wyjściowy przeciwsobny w klasie B, w szczególności LA Barton z RCA. Zwolennicy ci opowiadali się zastosowaniem lamp przeznaczonych dla klasy B, takich jak 2B6 i 19. Mieli jednak tylko przejściowy wpływ na powszechną praktykę inżynierską tamtych czasów. Większość projektantów radioodbiorników używała PENTOT 41-47 lub tetrot 48 do zastosowań wymagających wysokiej sprawności oraz 45 lub 50 do modeli z najwyższej półki. RCA zdecydowało się wypuścić triodę, która pracowała na tym samym napięciu co 45, ale dawała około dwa razy większą moc. Tak narodziła się 2a3 numer rozwojowy A181c, Wprowadzony 10 stycznia 1933 roku. Pomimo tego, że miała być ona tanią lampą do nowej rzeczy zwanej wzmacniaczem dźwięku o wysokiej jakości, oryginalna 2A3 miała bardzo złożone, harfowe włókno żarzenia składające się z równoległych 24 krótkich segmentów. Gród wolframowy był absurdalnie cienki i musiał być taki, ponieważ wszystkie segmenty były połączone równolegle. Dało to lampie doskonały profil emisji. Wiele małych trucików zachowywało się prawie dokładnie jak płaska powierzchnia materiału emisyjnego. Wyspecjalizowaną umiejętności mechaniczne wymagane do zbudowania tej konstrukcji miały spore znaczenie. Tylko w okresie wielkiego kryzysu taka lampa mogła powstać w USA. Było to tak trudne, że pod koniec 1932 roku zanim jeszcze wprowadzono lampę Inżynierowie RCA przeskalowali ją z powrotem do 20 segmentów w żarniku. To jeszcze bardziej ironiczne, 2A3 prawie nie doczekały się zmianki w magazynach z tego okresu, podczas gdy znacznie więcej dolarów w celach reklamowych RCA wydawało na promowanie pentod takich jak 2A5. Prawie wszyscy, głównie dystrybutorzy i producenci lamp, sprzedawali 2A3 z jednopłytkową anodą. Niektóre z nich to GA, Sylvania, Tung Sol, Acturus, a nawet National Union. Niestety w lutym 1936 roku RCA zastąpiła jednopłytkową konstrukcję anody na dwie mniejsze z triod typu 45, które połączono równolegle. Układ żarników W był podobny do 45 i wymagał mniej pracy i mniejszych kosztów. Są miłośnicy 2A3, którzy twierdzą, że był to pierwszy krok wstecz i że jednopłytkowe mają lepsze charakterystyki zniekształceń. Całkiem możliwe, chociaż testy przeprowadzone przez Vacuum Tube Valley, jeżeli chodzi o zniekształcenia starych 2A3, obu typów nie były w stanie tego potwierdzić. Nie pomogło też to, że nowe lampy dwupłytkowe miały wyższe pojemności wewnętrzne, co nie znalazło odzwierciedlenia w kartach katalogowych opublikowanych po 1935 roku. 4 Pilar 2A3 H firmy Rayton wyprodukowany w 1936 roku, był osobliwością. Oryginalna wersja miała trzy małe struktury triodowe i ogrzewanie pośrednie. Jej włókna używały 28 ampera zamiast określonych w danych technicznych 25 ampera. Później firma Rayton przeszła na bardziej konwencjonalną konstrukcję dwupłytkową anody. Uważa się również, że National Union stworzył 2A3H. Mniej więcej w tym samym czasie, co RCA firma Western Electric wypuściła swoją najbardziej podobną do 2A3 lampę 275A. Była ona widziana tylko w przemysłowych wzmacniaczach audio Western Electric i kilku innych produktach tej firmy. W tym, co wydaje się zabawną sprzecznością, wojsko USA podpisało w 1948 roku kontrakt z Sylwanią na wyprodukowanie wzmocnionej wersji notorycznie tłukącej się 2A3. Doprowadziło to do powstania 2A3W, nanej również jako typ 5930. 2A3 była używana jako lampa wyjściowa w większości dużych, drogich radioodbiorników konsolowych z połowy lat 30. W 1935 roku Stomberg Carlson zaoferował ogromne radio do holu hotelowego wyposażone w 4-2A3. E. H. Scott szczególnie lubił 2A3, począwszy od ich All Wave 15 w 1934 roku i All Wave w 1935 roku i 1936. Potężna, 48-lampowa Kwaranta Scotta z 1935 roku wykorzystywała 12-2A-3 przeciwsobnych obwodach biamp. Mac Mordo Silver wykorzystywał 2A3 w Masterpiece 2, ale preferował działanie w klasie B w późniejszych modelach. 2A3 miała dobre życie, ponieważ żadne z tych radioodbiorników nie korzystało z ujemnego sprzężenia zwrotnego w celu zmniejszenia zniekształceń, a wszystkie alternatywy brzmiały gorzej. W 1935 roku RCA zaoferowała model D22 wysokiej jakości konsolę radiowo-gramofonową domowego hi z 2A3 w konfiguracji przeciwsobnej. Wiele wczesnych obwodów wzmacniaczy audio i gramofonowych hi z tamtego okresu zostało opracowanych przez producentów transformatorów takich jak Amertran, Jefferson, Stancor, ThorDarson i UTC. Wiele nagłośnieniowych i małych wzmacniaczy teatralnych, wykorzystujących dwa a 3 zostało wyprodukowanych przez firmy Auburn, PAM, Lafayette i RCA. Producenci szaf grających, w tym Mills' Novelty. Sieburg i Wurlitzer używali wzmacniaczy opartych na 2A3 od 1934 roku do 1939 roku. Organy Hammonda używały czwórki 2A3 w swoich szafkach tonowych od 1935 do 1940. Kiedy lampy 6 stały się popularne w połowie lat 30. XX wieku, powstała 6A3. Wewnętrznie była taka sama jak dwusekcyjna 2A3, ale cieńszy żarnik pozwalał na pracę z napięciem 6,3V przy 1A. Pod koniec lat 30. XX wieku wprowadzono wersję szklaną oktalową o oznaczeniu 6B4G, która była elektrycznie taka sama jak 6A3. Jej wyprowadzenia zostały tak spytnie rozmieszczone, że mogła zastąpić 6L6 jeśli katoda była połączona do zasilania żarnika. Ta fizyczna wymienność była cytowana przez wielu projektantów zasilaczy regulowanych lub stabilizatorów napięć. Podczas pracy w trybie asymetrycznym 6A3 i 6B4G Wytwarzały zbyt dużo brumu od żarnika, aby można było je stosować w aplikacjach o wysokiej wierności. Nie stanowiło to problemu dla projektantów zasilaczy, ale dla użytkowników audio opracowano specjalną wersję 6B4G, mianowicie 6A5G. Miała małe tuleje katodowe wokół włókien, ta katoda była połączona do środkowego odczepu żarnika, a także była wyprowadzana do styku numer 8. Ta dziwna hybryda znacznie wyciszała buczenie, ale prawdopodobnie była zbyt droga, żeby ją powszechnie używać. Podczas II wojny światowej 2A3 i jej odpowiednik 6B4G były najczęstszymi elementami prądowymi w zasilaczach stabilizowanych. Ten ostatni fakt utrzymywał produkcję takich prymitywnych triot na dobrym poziomie po 1945 roku, ponieważ armia amerykańska notorycznie wolno wymienia sprzęt który dobrze się sprawdza. Model 2A3 zyskał nowe życie dzięki powojennemu szaleństwu hi-fi. Seria wzmacniaczy Brook 10 i 12 była najbardziej znanymi produktami o wysokiej jakości, wykorzystującymi 2A3. Masywny Cape Hart 400N z 1946 roku wykorzystywał 4 a 5 bardzo niewiele wzmacniaczy hifi od późnych lat 40. do połowy lat 50. było opartych na typach 6B4G lub 6L6 połączonych w triodę. Uważa się, że wujek sam trzymał dwa a trzy na swojej oficjalnej liście zamówień wojskowych do lat 80. XX wieku. Dopiero niedawne zainteresowanie wzmacniaczami HiFi z triodą single-ended ożywiło tę lampę i zachowało jej produkcję w Chinach, KR Enterprise w Pradze i jeszcze w reflektor w Rosji pod marką Softek. W Japonii scena wzmacniaczy triodowych typu Zrób to sam, konfiguracji SE, zaczęła się rozwijać w latach 60. Nawet dzisiaj japońscy entuzjaści lamp budują własne wzmacniacze lub montują zestawy wzmacniacze z wykorzystaniem 2A3. Wczesna wersja jednopłytkowej RCA 2A3 jest tam szanowana za swoje słodkie, muzyczne i szczegółowe właściwości dźwiękowe. Wzmacniacz SE 2A3 może zabrzmieć szczególnie przekonująco z dobrze zaprojektowanymi głośnikami tubowymi lub systemami opartymi na technologii Lowther. Kilka wyprodukowanych w USA wzmacniaczy 2A3SE obejmuje. I tutaj nazwy tych urządzeń przeczyta Wam Pani z Google. X, Wellborn Labs, Moondog, Electronic Tonalities, Afterglow, Moth Audio S2A3, Right Sound WPA3.5 Mono. Ta poprawna wymowa trochę odbiega od naszych wyobrażeń, ale tak rzeczywistość rzeczywistości się doczyta. Wielu entuzjastów lampowego dźwięku Do It Yourself zbudowało własne wzmacniacze 2A3 wykorzystując transformatory wysokiej jakości firm Audio Note, Bartolucci, Electra Print, Magna Quest, Tango i Tamura. Czasopismo Vacuum Tube Valley przygotowało specjalny test. Wykorzystali tam kilkanaście próbek 2A3 i mierzyli tam zniekształcenia drugiej harmonicznej przy 300 V przy prądzie anody 50 mA. Pokazane zniekształcenia dotyczą częstotliwości 1000 Hz przy jednym wacie przy obciążeniu 3200 omów. Wszystkie badane lampy były dwupłytkowe, chyba że w tabeli zaznaczono inaczej. Zostały ułożone w kolejności rosnącej, jeżeli chodzi o zniekształcenia drugiej harmonicznej. Wszystkie lampy miały zasilanie żarnika 2,5 V z wyjątkiem 275 A. Mam jeszcze dla was tłumaczenie karty katalogowej. Jest to trioda do wzmacniacza mocy 2A3. To trójelektrodowa lampa wzmacniacza mocy o wysokiej próżni, przeznaczona do stosowania w stopniu wyjściowym odbiorników zasilanych prądem przemiennym. Wyjątkowa duża zdolność produkcji mocy 2A3 jest wynikiem jej cech konstrukcyjnych. Wśród nich jest niezwykle wysoka transkonduktancja i bardzo wydajna katoda, która składa się z dużej liczby powlekanych włókien, równolegle łączonych, ułożonych w szeregu. Ta niezwykła cecha zapewnia bardzo dużą efektywną powierzchnię katody, a tym samym umożliwia uzyskanie pożądanych właściwości 2A3. Zastosowanie jako wzmacniacz mocy w klasie A, 2A3 może być używana w stopniu pojedynczym lub w kombinacji przeciwsobnej w końcówce mocy odbiorników zasilanych prądem przemiennym. Zalecane warunki pracy podano w charakterystykach. Wartości zalecane dla pracy przeciwsobnej są inne niż konwencjonalne, podawane zwykle na podstawie charakterystyki lampy pracującej pojedynczo. Wartości pokazane dla pracy push-pull klasy AB obejmują pracę ze stałą polaryzacją i autopolaryzacją i zostały określone na podstawie braku przepływu prądu siatkowego podczas najbardziej dodatniego wahania sygnału wejściowego i eliminacji zniekształceń drugiej harmonicznej przez zastosowanie układu przeciwsobnego. Rezystor katodowy autopolaryzacji powinien być najlepiej zbocznikowany przez odpowiedni obwód filtrów, aby zminimalizować zmiany polaryzacji siatki powodowane skokami prądów w rezystorze autopolaryzacji. Gdy dwa a 3 działają w układzie przeciwsobnym, pożądane jest zapewnienie środków do niezależnej regulacji nastawienia napięcia polaryzacji w każdej lampie. Wymóg ten wynika z bardzo wysokiej transkonduktancji tych lamp. 5250 mikromosów. Ta bardzo wysoka wartość sprawia, że 2A3 jest dość krytyczna, jeśli chodzi o napięcie polaryzacji siatki, ponieważ bardzo mała zmiana napięcia polaryzacji powoduje bardzo dużą zmianę prądu anody. Jest więc oczywiste, że różnica w prądzie anod między dwiema lampami może wystarczyć do poważnej dyssymetrii układu. Aby uniknąć takiej możliwości, można zastosować prostą metodę niezależnej samoregulacji polaryzacji, taką jak po pierwsze transformator wejściowy z dwoma niezależnymi uzwojeniami wtórnymi, lub po drugie transformator żarzeniowy z dwoma niezależnymi uzwojeniami żarzenia. W przypadku każdej z tych metod każdą lampę można ustawić oddzielnie, aby uzyskać równowagę obwodu. Można też zastosować dowolny konwencjonalny typ sprzężenia wejściowego, pod warunkiem, że rezystancja dodana do obwodu siatkowego tego urządzenia nie jest zbyt wysoka. Zalecane są transformatory lub dławieki. W przypadku stosowania autopolaryzacji rezystancja dla prądu stałego w obwodzie siatkowym nie powinna przekraczać 0,5 megaoma. Jednak przy stałej polaryzacji rezystancja dla prądu stałego nie powinna przekraczać 10 000 ohmów. Dodatkowe informacje o krzywej podano na stronie 35 i jest to strona Scanningham Radiotron. Odsłuchy lampy 2A3 w nowoczesnych wzmacniaczach. Tutaj przeczytam wam tylko początek artykułu. Następnie próbki odsłuchowe i wrażenia z tych prób. Będziecie mogli przeczytać na następujących po sobie tablicach. Wystarczy wcisnąć pauzę, zapoznać się z tekstem. Ja nie chcę przez czytanie opisów wydłużać tego filmu. Autor tego opracowania, pan Charles Kittleson, napisał Nadarzyła się okazja, na którą czekaliśmy. Szansa na wspólną ocenę niektórych z najlepiej brzmiących triod audio z jednym z najlepiej brzmiących obecnie dostępnych wzmacniaczy SE 2A3. Przy współpracy producentów mogliśmy słuchać wzmacniaczy stereo 5 x 2 a 3 i wzmacniacz Mode Audio Stereo S2A3 oraz parę monobloków Wellborn Labs Mundok. Podczas gdy duży procent szaleństwa Single Ended wykorzystuje w stopniu mocy 300B, 2A3 jest naszym zdaniem bardziej zbalansowaną muzycznie lampą. Wzmacniacze 300B mają większą moc, ale ich odpowiedź basowa może być gumowata. I w wielu przypadkach niezbyt dobrze zdefiniowana. Z drugiej strony, z odpowiednim obwodem, transformatorem i głośnikami, 2A3 brzmi bardziej zrównoważono, muzykalnie i słodko, z lepiej zdefiniowanym basem. Należy jednak pamiętać, że przy zaledwie trzech watach mocy w klasie A wybór głośników ma kluczowe znaczenie. Wzmacniacze SE2A3 mogą dobrze współpracować z systemami głośników tubowych, głośnikami Loathers i kilkoma nowoczesnymi i zabytkowymi głośnikami podstawkowymi o wysokiej sprawności. Nawiasem mówiąc, 2A3 była ulubioną lampą pola klipsza, a każdy ze wzmacniaczy, o których mówimy w tym artykule, sprawia, że K Horns śpiewają. W ogóle, to muszę powiedzieć, że moimi ulubionymi zespołami głośnikowymi Klipsz są RF7. No, niestety są drogie. Dobrą wiadomością jednak jest to, że dostępnych jest kilka nowych 2A3, w tym chińska i w tym KR 2A3, no i Softek 2A3. Należy pamiętać, że zabytkowe RCA z grawerowaną pojedynczą anodą są bardzo rzadkie. Dobre używane egzemplarze mogą kosztować 200 do 400 dolarów za sztukę, zaś stare nieużywane lampy mogą kosztować nawet do 800 dolarów za sztukę. Dalej panowie w artykule podają sposób odsłuchu tych lamp. Podobnie jak w przypadku wszystkich ocen odsłuchowych Vacuum Tube Valley, mieliśmy redaktorów Vacuum Tube Valley i kilku entuzjastów audio z okolicy, którzy słuchali wszystkich typów lamp przez okres kilku tygodni. Wykonano skrupulatne notatki dotyczące jakości dźwięku i inne komentarze. Charakterystykę dźwiękową lamp oceniono następująco. Doskonała, szczegółowa, zbalansowana, muzykalna i w skali od 90 do 100. Dobrze brzmiąca, ale mająca jeden lub więcej braków dźwiękowych w skali od 80 do 90. Zauważalne wady dźwiękowe, a w niektórych przypadkach irytujące, od 70 do 80 punktów. Na tej tablicy widzicie komponenty, które zostały dodatkowo użyte przez testerów do odsłuchu tych lamp. A teraz przygotujcie sobie narzędzie do zatrzymania filmu i jeżeli Was interesują oceny brzmienia tych lamp. To wystarczy zatrzymać film i przeczytać opis Nietypowo, bo w odcinku specjalnym o określonym typie lampy zapoznam Was z budową wzmacniacza na lampie 2A3 i nie będzie to taka konstrukcja jak na przykład AVT 5327, gdzie wykorzystywana była lampa 6A3, znaczy podobna do 6A3, która jest też 6 v wersją lampy 2A3. Dzisiaj na koniec tego filmu przedstawię Wam projekt wzmacniacza przeciwsownego z lampą 2A3. Dlaczego przeciwstawnego? Okaże się w treści. Jest to klasyczny wzmacniacz z lampą 2A3, zaprojektowany przez Johna Ecklund dla Vacuum Tube Valley. Dlaczego 2A3? Audiofile przedkładają brzmienie triod nad brzmienie tetrod strumieniowych i pentot, i nie jest to niczym nowym. Nawet w latach 30. ubiegłego wieku były mocne opinie o wyższości TRIOT typu 2A3-10. 45 i50 nad tetrodami wiązkowymi 42, 6L6 i 6V6. Triody były preferowane przez audiofilów z powodu czystej i żywej charakterystyki dźwięku. Pentody były wybierane przez OM -y z powodu efektywności i wyższej mocy wyjściowej. Mac Mardo Silver, Philco RCA i H. Scott oferowały wzmacniacze. Puszpól lub wzmacniacze z równolegle połączonymi triodami w puszpolu w niektórych droższych radioodbiornikach od połowy do końca lat 30. XX wieku. Zaprojektowana przez RCA w 1933 roku 2A3, jej oryginalnej wersji z pojedynczą płytką anodową, szybko stała się najczęściej wybieraną lampą dla wielu wysokiej jakości wzmacniaczy gramofonowych, nawet gdy wprowadzono na rynek tetrodę strumieniową 6L6 w 1935 roku. Amertran, Chicago, Stancourt UTC, Jefferson, Tordarson i inni producenci transformatorów oferowali wysokiej jakości transformatory głośnikowe do aplikacji niesymetrycznej, jak i przeciwsobnej dla lampy 2A3 w swoich katalogach ze schematami i częściami zamiennymi. Specjalnie opracowany wzmacniacz ze sprzężoną transformatorowo 2A3 to w 1935 roku Tordarson True Fidelity Phonograph Amplifier Ostatecznie najczęściej używaną lampą w komercyjnych konstrukcjach stała się 6L6. Zmaszczacze 2A3 były zarezerwowane dla perfekcjonistów wykonujących wczesne nagrania muzyczne, którzy często budowali własne wzmacniacze. W okresie powojennym powracający GI i inni entuzjaści audio ponownie zwrócili się w stronę 2A3 jako swojej ulubionej lampy hi fi Na szczęście nieefektywne głośniki takie jak AR3 nie były jeszcze oferowane, więc super wydajne głośniki Altec, JBL, Klipsch, Jensen i Western Electric, były idealne do triody o małej mocy. Wzmacniacze takie jak BRUK 12A3 i 10C3 wykorzystywały 2A3 w układzie push-pull i były ulubionymi wzmacniaczami pola Lipsza. Zainteresowanie wzmacnianiem na triodach odrodziło się w okresie powojennym do połowy lat 50. Oryginalnym wzmacniaczem Williamsona była trioda, dokładnie KT66, połączeniu triodowym, czyli siatka ekranująca podłączona z anodą przez rezystor 100 ohmów. Ponieważ w tym okresie bardzo niewielu producentów faktycznie oferowało wzmacniacze triodowe, wielu entuzjastów wolało zbudować własne wzmacniacze Push Pull 2 3 z wysokiej jakości transformatorem wyjściowym. Ale dlaczego Push Pull? W okolicach roku 1939 SE uważano za tani obwód o ograniczonej mocy, a wielu entuzjastów audio preferowało wzmacniacze typu Push Pull. Najpopularniejsza aplikacja dla wzmacniaczy single ended jest stopniem wyjściowym tanich. Zestawach radiowych. Jakość transformatora we wzmacniaczach SE, z wyjątkiem niektórych wzmacniaczy pro audio, takich jak Western Electric 91A, była w najlepszym razie marginalna. Zainteresowanie wzmacniaczami SE było bliskie 0 aż do lat 60. XX wieku, kiedy francuscy i japońscy dziwacy audio zaczęli eksperymentować ze starożytnymi wzmacniaczami SE, Western Electric i głośnikami tubowymi. Stwierdzili, że dzięki takiej konfiguracji muzyka jazzowa była bardziej żywa i żwawa. O tym fakcie mówiliśmy sobie przy okazji filmu o lampie 300B. Zainteresowanych odsyłam do tamtej treści. W ciągu ostatnich lat wzmacniacze SE, dawniej undergroundowa osobliwość, stały się bardziej widoczne i pojawiają się na okładkach nawet bardziej popularnych publikacji audio. Istnieją dosłownie dziesiątki firm na całym świecie produkujących wzmacniacze SE i nigdy dotąd nie było więcej wysokiej jakości transformatorów SE dostępnych w konstrukcjach audio. Autor tej konstrukcji w roku 2000 napisał bardzo ciekawe spostrzeżenie. Pozwólcie, że je zacytuję. Dzisiaj myślę, że wzmacniacze triodowe typu push-pull są gotowe na odrodzenie się dzięki nowoczesnym konstrukcjom audio i producentom OM. Kiedy ludzie z marginesu SE zaczną badać różne obwody i projekty push-pull, myślę, że zaczniemy widzieć więcej wzmacniaczy przeciwsobnych z 300B, 2A3, 45 niż wcześniej. Jeśli zapytasz bardziej doświadczonych entuzjastów audio, przekonasz się, że wielu preferuje dźwięk triod push-pull od prawie wszystkich innych konstrukcji. Dzieje się tak, ponieważ triody w push mają słodki, zrównoważony dźwięk, głębszy bas i mogą być używane z szerszą gamą wgłośników. Z drugiej strony wzmacniacze asymetryczne wymagają ultraczułych głośników, mogą mieć łagodniejszą odpowiedź basów i są podatne na wyższe poziomy zniekształceń drugiej harmonicznej. Przeanalizujmy sobie budowę wzmacniacza. W duchu konstruktorów audio ze złotych czasów, autor postanowił zbudować klasyczny wzmacniacz przeciwsobny 2A3, łącząc cechy konstrukcyjne z lat 30. i 40. -tych. Konstrukcja stopnia wejściowego tego wzmacniacza jest podobna do wzmacniacza radiowego Cape Hart z 1934 roku, z tym wyjątkiem, że zamiast triod typu 56 w oryginalnym projekcie Cape Heart, Zastosowano 6SL7GT i 6SN7GT. Wzmacniacz jest sprzęgany bezpośrednio przy użyciu tylko dwóch kondensatorów sprzęgających na stronę. Odwracacz fazy jest konstrukcją typu Long Tail Pair, to po polsku dokładnie znaczy układ parafrazowy o sprzężeniu katodowym. Sami nazywa się to także inwerterem szmyta. Stopień wyjściowy to push pull 2A3 w trybie autobiasu. Oddzielny zasilacz wykorzystuje pojedyncze 5U4G i jest stosunkowo konserwatywny. Ten schemat jest naprawdę dość prosty, a wszystkie wartości komponentów są wymienione na dwóch schematach przedstawionych w tym artykule. Jeśli planujesz zbudować ten wzmacniacz, radzę wysłuchać opisu do końca, bez przewijania filmu. Zanim podejmiesz się montażu, zdobądź wszystkie części, zaplanuj rozkład swojego wzmacniacza, powycinaj otwory, obudowie na podstawki lamp ponieważ będziesz musiał kupić odpowiednie narzędzia, jak na przykład przebijak do metalu albo rozwiertak do metalu, żeby zamocować podstawkę UX4 albo podstawkę oktalową. Wszystkie inne potrzebne narzędzia powinny znajdować się w zestawie narzędzi lub można je kupić w sklepie z częściami elektronicznymi. Pamiętaj, aby dokładnie zmierzyć, no najlepiej dwukrotnie, miejsca wycięcia otworów pod podstawki lamp, mocowania transformatorów i innych elementów. Cokolwiek robisz, nie spiesz się z budowaniem tego wzmacniania. Bo popełnisz błędy, narobisz bałaganu i stracisz zainteresowanie projektem, nie bierzesz udziału w wyścigu. Ciesz się procesem i nie spiesz się, aby wykonać wysokiej jakości robotę. Obudowa, której autor użył, to NOS Vintage Aluminium BUD, które pomalował lakierem młotkowym na czarno. Jedna obudowa została wykorzystana do zasilacza, a druga do wzmacniacza. Jeśli nie możesz znaleźć żadnej starej obudowy, Amond Corporation ma kilka w rozsądnych cenach i odpowiednich rozmianach w wersji aluminiowej lub stalowej. U nas w Polsce też można znaleźć odpowiednie. Ładne obudowy albo po prostu zamówić ich wykonanie. Transformatory zasilające transformatory żarnikowe i dławiki to przedmioty ze skrzynki autora z częściami lub od lokalnych sprzedawców na targu Prawie wszystkie elementy indukcyjne w tym projekcie można również nabyć w firmie Hammond. U nas dystrybutorem firmy Hammond zdaje się, że są lampy elektronowe PL. Wyższe wartości prądu znamionowego na żarnikach i transformatorach chodzi o napięcia nodowe B+, są w porządku, ale należy unikać niższych wartości znamionowych niż określone na schematach. Okablowanie zostało wykonane w stylu Klasycznym z uziemieniem szyn zbiorczych i sporym miejscem na listwy oczkowe. Gniazda Lamp to zabytkowa ceramika, ale nowe chińskie gniazda ceramiczne powinny działać dobrze. Autor próbował oryginalnych kondensatorów sprzęgających z Black Beauty z lat 50 XX wieku 220 nano na 600 V, ale w brzmieniu były one trochę wycofane. Ostatecznie zainstalował metalizowane poliestrowe kondensatory 220 nano na 600V i Capacitor ISMWA. Ich wygrzewanie zajęło mu sporo czasu, ale działają dobrze. Rezystory, które użył, to były niezawodne dwuwatowe, kompozytowe, węglowe rezystory Alan Bradley. Alan Bradley mają gładszy, bardziej zrelaksowany dźwięk. W porównaniu z niektórymi nowymi rodzajami rezystorów metalizowanych, zasilacz został zbudowany w oddzielnej obudowie i połączony z obudową wzmacniacza za pomocą przewodów w oplocie i wtyczki Johnsa. Jeśli jednak nie możesz znaleźć wtyczek i Miast Jonesa, możesz na sztywno połączyć zasilacz do obudowy wzmacniacza. Konstruktor zaprojektował wzmacniacz z dwoma obudowami, aby zmniejszyć rozmiar i wagę obudowy oraz poprawić żywotność komponentów. Konstrukcja zasilania ma dwa filtry typu Pi i wykorzystuje potrójne filtrowanie pojemnościowe przy użyciu nadmiarowych kondensatorów typu puszka wypełnionych olejem, które zapewniają głęboką, płynną charakterystykę dźwięku. Jeśli nie możesz znaleźć kondensatorów przeznaczonych do zasilaczy, kondensatorów wypełnionych olejem o podanych wartościach, możesz użyć foliowych lub wysokiej jakości elektrolitów i połączyć je z osiowym kondensatorem olejowym o mniejszej wartości, takim jak np. 470 nF na 600 V. W projekcie również są podwójne układy żarzenia, po jednym na każdy kanał wzmacniacza. Jest to ważne, aby stopień wyjściowy działał niezależnie. W Polsce można kupić olejowe kondensatory. Manforda na wysokie napięcie, poza tym na rynku wtórnym są dostępne rosyjskie kondensatory olejowe albo krajowe telpodu. Ponieważ starsze, zabytkowe transformatory wyjściowe UTC i Peerless są coraz trudniejsze do znalezienia, autor skontaktował się z Majkiem Lafevre z MagnaQuest Transformers Philadelphia w Pensylwanii. Mike kupił oryginalną nazwę transformatora Peerless wraz z ich projektami transformatorów kilka lat przed powstaniem tego projektu i był w trakcie ponownego wprowadzania kilku klasycznych transformatorów wyjściowych Peerlessa. Po konsultacji z konstruktorem Mike zasugerował, by wypróbował on wznowiony transformator Peerlessa S542, który został pierwotnie wprowadzony w 1950 roku. Nowy transformator Peerlessa S542 za 150 50 dolarów za sztukę jest wykonany z laminatów ze stali krzemowej o zorientowanym ziarnie M6 i ma uzwojenie pierwotne o impedancji 5 kOhm i maksymalną moc namionową 50 W. Jednak Mike powiedział, że prawdopodobnie jego rzeczywista wydajność to około 20-30 do W, aby uzyskać najlepsze wyniki. Pirlas S542 ma prąd znamionowy 140 mA na stronę. Mamy pewną niesymetrię 14 MA. I pasmo przenoszenia od 20 Hz do 30 kHz z niezrównoważeniem plus minus 1 dB. Okazało się, że jest to dobrze wykonany transformator, doskonale nadający się do tego zastosowania. W tym wzmacniaczu transformator s 42 działał w trybie autopolaryzacji dla prostoty konstrukcji i dobrego brzmienia. W przypadku autopolaryzacji ważne jest, aby znaleźć dwa A3, które są ściśle dopasowane, w granicach około 10%. Zmierzona moc wyjściowa wynosi około 8 W na kanał RMS-ie, co powinno wystarczyć dla wielu głośników. Po około 40 godzinach wygrzewania wzmacniacz, zdaniem autora, naprawdę zaczął grać gładko. Transformatory głośnikowe Peerless MagnaQuest naprawdę zaczęły dobrze działać, im dłużej używał tego wzmacniacza. 2A3 to albo NOS Sylvani, albo dwuanodowy RCA. Najbardziej muzykalne były lampy RCA2A3 z lat 40. Jeśli masz dużo pieniędzy, prawdopodobnie najlepiej brzmiałyby lampy 2A3 z pojedynczą anodą. Nowe monoanody Sovtek 2 a 3 są również doskonałym wyborem do tego wzmacniacza. RCA i zylwania SN7GT i 6 SL7GT z lat 40. wydają się mieć lepszą scenę muzyczną i być bardziej muzykalne niż vintage lampy z lat 1960-1986. Jak w przypadku każdego obwodu wzmacniacza lampowego można prowadzić modyfikacje i potencjalne ulepszenia. Autor próbował użyć. 6SN7GT zamiast 6SL7GT w pierwszym stopniu i zauważył, że dźwięk był zauważalnie gładszy. Jednak moc wyjściowa została zdecydowanie zmniejszona ze względu na mniejsze wzmocnienie 6SN7GT. Można także spróbować zmniejszyć wartość rezystancji rezystora anodowego w pierwszym stopniu triody dla podniesienia napięcia na anodzie. Zapewni to większe wzmocnienie, jeśli wykonawca projektu zdecyduje się użyć lampy 6SN7 w stopniu wyjściowym. Wzmacniacz był testowany, z klasycznymi JBL Hartsfield, Clipshawn, B&W DM110, Klipsch Chorus 1 z lat 80. Wzmacniacz zdaniem autora ma słodki i zrównoważony dźwięk z odpowiednim basem. Dźwięk jest inny niż we wzmacniaczach asymetrycznych 2A3, ale jest równie dobry. Dzięki mocy 8W. Możesz wysterować znacznie więcej głośników niż zaledwie 2 do 3 watów ze wzmacniacza SE. Wzmacniacz ma płynny, łatwy do słuchania dźwięk, którym można się cieszyć przez cały dzień bez zmęczenia słuchacza. Podobnie jak w przypadku każdego projektu zrób to sam. Jakość dźwięku będzie się różnić w zależności od umiejętności konstruktora, jakości użytych komponentów i zdolności konstruktora do dostrojenia wzmacniacza w celu uzyskania najlepszej wydajności. John Eckland jest specjalistą od dźwięku lampowego mieszkającym w Pal Alto w Kalifornii. Naprawia i odnawia klasyczne radia, szafy grające i zabytkowy sprzęt Hi-Fi. Swój pierwszy wzmacniacz lampowy zbudował na triodzie 6B4 w 1966 roku, kiedy był w ósmej klasie. Od tego czasu John zbudował kilkanaście wzmacniaczy SE i PP przy użyciu 2A3, 300B, 6L6 i 211. Tak jak tutaj autor powiedział, jeżeli chcecie wykonać ten wzmacniacz, dużo będzie zależało od tego, jakich komponentów użyjecie. On sam podał kilka przykładowych elementów, które można łatwo zdobyć na rynku amerykańskim, ale myślę, że też u nas w Europie, tutaj w Polsce, będzie można kupić tak wysokiej jakości elementy. Można też poszukać na rynku wtórnym wiele elementów, tak zwanej epoki. Przestrzegam przed kupowaniem kondensatorów elektrolitycznych, które mają więcej niż 20 lat, ze względu na to, że mogą one już nie trzymać parametrów a starsze mogą stanowić dla Was zagrożenie. Jeśli macie ochotę posłuchać lampy 2A3 w układzie przeciwsobnym, czyli symetrycznym, w czasie A, bez zjawiska nacięcia fali, jak to występuje w przypadku Pentody, to zachęcam do zrobienia takiego wzmacniacza. Transformatory wyjściowe i zasilający kupicie u lokalnych dystrybutorów, Pamiętajcie jednak, że taki wzmacniacz, budowa takiego wzmacniacza wymaga odpowiedniej zasadności portfela. Niestety, budowa takich wzmacniaczy to nie koszt 1000 złotych, a 8 lub 9. Mimo to cieszę się, że mogłem Wam przedstawić historię lampy 2A3 oraz przykładowy wzmacniacz dla niej wykonany. Też w trakcie filmu wrzucałem Wam schematy innych klasycznych konstrukcji z epoki związanych z tą lampą. Życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się do następnego filmu.